Realizacja. Czekaliśmy na to 5 lat, 5 mrocznych lat, by kosztem krwi mężczyzn i łez kobiet wykrzyczeć to jedno słowo – zwycięstwo. I wreszcie koniec. 25 kwietnia 1945 roku wtorgał nad Łabą, armia radziecka spotyka się z armią amerykańską. Następnego dnia w obecności kamer i dziennikarzy radiowych sojusznicy świętują triumf nad narodowo-socjalistycznymi Niemcami. Podobna atmosfera panuje w usytuowanym nieopodal potężnym więzieniu Wehrmachtu w forcie Zina. Jeden z niedawnych więźniów, francuski kapitan Le Vacher, fotografuje chwilę odzyskanej wolności. Jego koledzy przechadzają się po ogromnym więzieniu, gdzie jeszcze tak niedawno słychać było wystrzały plutonu egzekucyjnego. Kilka dni później Le Vacher i jego koledzy z celi sporządzają raport, w którym informują aliantów o zbrodniach, których w forcie Zina dopuścił się Sąd Wojenny Rzeszy, Reichskriegsgericht, RKG. Ten utworzony w 1936 roku Trybunał był sądem najwyższej instancji w wojskowym wymiarze sprawiedliwości nazistowskich Niemiec. Skazał na śmierć setki żołnierzy Wehrmachtu narodowości niemieckiej, ale także wcielonych siłą Francuzów, Luksemburczyków i Polaków. Raport oskarżał zbrodnie wojenne wymienionych z imienia i nazwiska sędziów i pracowników RKG. Brakuje jednak dowodów na poparcie oskarżenia. Sędziowie zniknęli, a wraz z nimi akta sądowe. Dopiero po kilkudziesięciu latach żmudnych poszukiwań w archiwach historycy mogą rozpocząć śledztwo, które rzuca nowe światło na postawę sędziów RKG podczas wojny. Śledztwo to zaczęło się w Pradze. Dzień dobry, doktorze Hasse. Witam, panie Stroch. Znajdujemy się przed budynkiem Archiwum Wojskowego Republiki Czeskiej, w którym przechowywane są akta Sądu Wojennego Rzeszy. Dlaczego znajdują się one właśnie tutaj? Po upadku muru byłem pierwszym historykiem niemieckim, który uzyskał dostęp do tego archiwum. Dowiedziałem się, że po ucieczce sędziów z Torgau zebrane przez nich dokumenty trafiły w ręce czeskiego ruchu oporu, który przekazał je Rosjanom. Czułem się dziwnie, otwierając pierwsze pudła. Miałem przed sobą świadectwa dotyczące ludzi, których spotkał okrutny los. Ludzi wiernych sumieniu i niepokornych, skazanych z tego powodu na śmierć. Wystarczy pobieżna lektura, by zauważyć, iż mowa tu o karach więzienia, o uniewinnieniu, najczęściej jednak powtarza się formuła skazany na śmierć. Wyrok musiał zatwierdzić za każdym razem przewodniczący sądu. Tu widzimy: zatwierdzam wyrok, admirał Bastian. Bastian był przewodniczącym i stąd jego podpis. Od tej chwili wyrok był prawomocny.
Archiwa sądu, który skazał na śmierć ponad 1200 osób, potwierdzają w dużej mierze raport kapitana Levashera. Jednak ofiary Trybunału to nie jeńcy wojenni, a zbuntowani żołnierze Wehrmachtu. Dlaczego tylu z nich odmówiło wykonywania rozkazów? I dlaczego sędziowie byli wobec nich tak okrutni? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy wrócić do pierwszych godzin wojny i uświadomić sobie, że armia wkraczająca w 1939 roku do Polski nie była armią państwa prawa. Zrozumiałem wtedy, że napaść bez uprzedzenia na słabszego sąsiada nie była czymś normalnym. Kiedy z frontu zaczęli wracać pierwsi żołnierze, pojawiły się pogłoski o masowych egzekucjach. Jak można było zabijać niewinnych Polaków? Nie rozumiałem tego. Wychowywano mnie w duchu rycerskości. Bijemy się wyłącznie z wrogiem gotowym do walki. Jeśli ktoś nie może się bronić, mamy do czynienia z morderstwem. Wojna to nie tylko obrona wartości i śmierć na polu chwały, ale także mnóstwo podłości. Stajemy przed wyborem, albo się na nie godzisz, albo nie. Jeśli więc cały narodowy socjalizm był nikczemny, należało powiedzieć nie. Uczciwość nakazywała jednak, by na tym nie poprzestać i odmowę poprzeć czynem. Po wielkiej klęsce pod Kurskiem, kiedy utraciliśmy wiele czołgów, do wojska powoływano wszystkich młodych mężczyzn. To był obowiązek. Pomiędzy rokiem 1919 a 1933 żołnierz odpowiadał przed państwem, czyli republiką. Później już tylko przed samym Hitlerem. To jemu należało być posłusznym. W czasie wojny zrozumieliśmy, co to oznacza i jakie konsekwencje miało słuchanie każdego rozkazu. Na skraju wioski trafiliśmy na samotne gospodarstwo i dwie świnie w chlewie. Wyszła do nas staruszka, z nią pięcioro czy sześcioro dzieci. Zaczęła krzyczeć, bo chcieliśmy jej zabrać wszystko, co miała. Wtedy mój porucznik mówi do mnie: wyprowadź świnie. Nie zrobię tego. Dlaczego? Bo nie zabiorę jedzenia ludziom, których nawet nie znam. Porucznik wyciągnął pistolet i rozkazuje mi: wybieraj, albo ona, albo ty. Odpowiedziałem bez namysłu: sam ją zabij, ale uważaj, żebyś nie był następny. Od razu rzuciło się na mnie 12 chłopa, nic nie mogłem zrobić. Postawiono mnie szybko przed sądem wojskowym w Kassel i zamknięto w Torgau.
und bin dann hier nach Talgeis im Brückenkopf gekommen. Meine Aufgabe war dann immer, potrafiłem naśladować głosy, na przykład Hitlera. Albo Goebbelsa. Und frage ich euch, wollte den totalen Krieg, wollte ihn noch totaler und radikaler? Und das Volk schrie, ja. Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los. Koledzy pokładali się ze śmiechu. Auditorium, dem kleinen Auditorium, was wir da hatten, eben Schrein des Gelächter, ja. Da wurde ich dann eben. Ale potem ktoś doniósł i aresztowali mnie. Miałem 19 lat. Skazano mnie za publiczne osłabianie zdolności bojowej. Trudno w tym wypadku mówić o prawach. Były to raczej dyrektywy. W roku 1939 weszło w życie rozporządzenie o wojskowym postępowaniu karnym w czasie wojny. Słynny paragraf 5 mówił o osłabianiu zdolności bojowej. Chyba w listopadzie 1939 paragraf ten doprecyzowano w sposób następujący. Każde przestępstwo, które osłabia zdolność bojową narodu niemieckiego, karane będzie surowo, włącznie z karą śmierci. Regulacje takie wynikały z obaw przed buntami, do których dochodziło w armii niemieckiej w roku 1918. Sędziowie uznali, że z paragrafu należy wykreślić słowo publiczne. Wystarczyło najdrobniejsze słowo krytyki, by zostać skazanym. Nieważne, czy wypowiadano je publicznie, czy też nie. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, tylko zaostrzenie przepisów. Posiedzenia sądów wojskowych odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Ten film nakręcono w roku 1942 w Paryżu. To jedno z niewielu świadectw tego typu. Postawiono mnie przed sądem i na wszystko musiałem się zgodzić. Nie miałem obrońcy. Zarzucono mi, że porównałem bezczelnie Führera do kryminalisty Stalina i publicznie ośmieszyłem ministra Rzeszy. Na koniec oskarżono mnie, że zachowuję się bezczelnie i arogancko, choć nie zdążyłem powiedzieć słowa. Wciąż mi przerywano. Drzwi otworzyły się i słyszę: dwa lata twierdzy, wychodzić. Jak to, pytam? Dwa lata twierdzy, milcz. Drzwi zamknęły się i było po wszystkim. Tak wyglądał cały proces. Rozporządzenie o wojskowym postępowaniu karnym w czasie wojny przyspieszało procedurę. Decydujący głos miał przewodniczący sądu. Należy pamiętać, że był to oficer, a nie prawnik. Mimo to on decydował. Mógł na przykład powiedzieć: wyrok mi się nie podoba, kasuję go. To nie miało nic wspólnego z wymierzaniem sprawiedliwości. Na początku października przeniesiono mnie do Torgau. 16 listopada 1944 roku obudzono mnie wcześnie rano. Miałem zastąpić głównego kancelistę, który nagle zachorował. Chodziło o asystowanie przy egzekucji. Idei raptem zauważam trumnę przy murze, a na niej tabliczka: Georg Arnold zmarł 16 listopada 1944 roku. To był mój kolega z klasy, z którym w 1937 miałem wstąpić do Hitlerjugend.
No więc przyprowadzono Georga. Zobaczył mnie, przystanął i za chwilę przywiązywano go już do słupa. Potem krótka komenda ognia i koniec. Następnego dnia, 17 listopada, nadszedł telegram od służb Himmlera. Wstrzymać wykonanie kary i wysłać na front. Ale Georg Arnold leżał już w trumnie. I wiecie, za co go skazano? Za to, że na 9 godzin oddalił się z jednostki. Jeśli porównamy to z innymi okresami w historii Niemiec, liczba wyroków śmierci przekroczyła wtedy wszelkie granice. To była katastrofa. Podczas I wojny światowej wykonano 48 egzekucji, natomiast w czasie II od 20 do 30 tysięcy. Nie do wiary, za jakie drobnostki można było stracić życie. Za odmowę służby w Wehrmachcie skazywano również cudzoziemców. Ten los spotkał 29 obywateli Luksemburga, których rozstrzelano w Torgau w okolicach Bożego Narodzenia 1944 roku. Luksemburg, podobnie jak Alzacja i Mozela, zostały przyłączone do Niemiec po wiosennej inwazji w 1940 roku. Władze realizowały tam politykę germanizacji i nazyfikacji w przekonaniu, iż miejscowa ludność przynależy do rasy niemieckiej. Latem 1942 roku wprowadzono na tych terenach obowiązek służby w Wehrmachcie. Ponad 140 tysięcy młodych mężczyzn zmuszono do wyjazdu na front. Odmowa oznaczała kłopoty nie tylko dla rekruta, ale i dla jego rodziny, bowiem i ona mogła być uznana za winną dezercji. Mimo to niektórzy odmawiali służby. Gdy stawiłem się przed komisją, zapytano mnie, dlaczego nie chcę iść do wojska. Odpowiedziałem, że jestem Francuzem. Wtedy próbowali odwrócić kota ogonem. To prawda, ale należycie do rasy niemieckiej i to my decydujemy o wszystkim. Skazano mnie na 6 lat roboty. To była bezprawna aneksja. Dokonano jej na zasadzie prawa silniejszego. Warunki zawieszenia broni z 22 czerwca 1941 roku nie przewidywały oddania części terytorium. Tak więc nie było mowy o zmianie obywatelstwa. Dlatego wcielanie siłą było zbrodnią. Mimo że praktyki te były niezgodne z prawem międzynarodowym, służący w Wehrmachcie rekruci z Alzacji, Mozeli i Luksemburga traktowani byli na równi z żołnierzami niemieckimi. Obowiązywały ich więc te same regulacje prawne. Na przychylność sądu wojskowego nie mogli liczyć. W więzieniu traktowano mnie brutalnie. Niektóre listy wysyłałem drogą oficjalną, inne zwykłą pocztą. Dwa z nich przechwycono i miesiąc później stanąłem przed sądem za to, co napisałem. Posłuchaj, drogi bracie, mojej rady i ukryj się gdziekolwiek, za wszelką cenę. Co do mnie, to czuję się fatalnie. Wczoraj wróciła odwaga, ale dziś znowu ogarnia mnie zwątpienie. Wyślij mi to, co mi się tu przyda, nawet gdyby mieli wszystko odebrać. Nie ugnę się przed tymi kanaliami. Skazano mnie na 3 lata więzienia.
Powiedzieli otwarcie, że gdybym był pełnoletni, a miałem 18 lat, prawdopodobnie by mnie rozstrzelali. Siedemdziesiąt lat później Charles Meyer wraca po raz pierwszy do Torgau i wspomina swoje przybycie do Fortu Cina w sierpniu 1943 roku. Kilka autobusów pełnych skazańców zatrzymało się cicho przed wielkimi metalowymi drzwiami prawdziwej fortecy. Dotarło do nas, że to Torgau, które między sobą nazywaliśmy Dachau dla żołnierzy Wehrmachtu. Od razu zaprowadzono nas do wielkiej sali. Było nas ponad 100. Niektórzy siedzieli, inni leżeli. Żadnych rozmów ani odgłosów. Cisza. Byliśmy przybici i zdezorientowani. Mieliśmy poczucie, że jesteśmy nikim więcej jak więźniami. W pewnej chwili rozległ się szept, który szybko przerodził się we wspólną modlitwę Vater Unser, Ojcze nasz. Ten wspólny śpiew był niczym oddech, głos z góry, który dodał nam odwagi. Nagle coś się w nas odmieniło. Poczułem ogromną ulgę. Znowu byłem człowiekiem. Spędziliśmy w ten sposób całą noc, a rankiem porozdzielali nas i umieścili w osobnych celach. W roku 1938 Fort Cina został rozbudowany. Stał się najnowocześniejszym z 8 więzień Wehrmachtu. Zgodnie z przewidywaniami cele pomieścić mogły łącznie 1500 więźniów, lecz szybko okazały się za małe. W najgorętszym okresie wojny w Forcie Cina przebywało 5000 skazanych. Już w połowie XIX wieku twierdza w Torgau była pruskim więzieniem wojskowym. Wśród żołnierzy cieszyła się jak najgorszą sławą. W roku 1933 mawiano w Niemczech: uważaj, nie mów zbyt wiele, bo trafisz do Dachau.
To samo żołnierze powtarzali w odniesieniu do Torgau. Tych, którzy nie przestrzegali dyscypliny, zawsze straszono tą twierdzą. W twierdzy Torgau najbardziej obawiano się plutonu egzekucyjnego. Tymczasem nie wszyscy więźniowie byli rozstrzeliwani na miejscu. Tak było w przypadku pochodzącego z Mozeli 23-letniego Jeana Knefflera. Wcielony siłą do Wehrmachtu, został wysłany na front wschodni, gdzie pod Leningradem jego kompania została zdziesiątkowana. Pewien, że jego jednostka wpadnie w ręce Rosjan, postanawia ratować życie i niszczy karabin. Zostaje zdemaskowany i trafia niebawem do Torgau. Sąd wydaje wyrok. Kara śmierci za zdradę i tchórzostwo, bowiem wbrew przysiędze przedłożył własne życie ponad rozkazy Führera. Miesiąc później Knebler zostaje przeniesiony do Halle, 80 km od Torgau. Nie poinformowano go o przyczynie przenosin. Zamknięto go w celi i zaledwie 5 godzin przed egzekucją dowiedział się, że tego właśnie dnia będzie stracony. Około 17:00 dwóch strażników otworzyło drzwi. Wzięli Knewlera pod ręce i zaprowadzili do sali egzekucji. Tu sędzia wyczytał jego nazwisko i przypomniał wyrok Sądu Wojennego Rzeszy. Dodał, że prośba o ułaskawienie została odrzucona i teraz sprawiedliwości stanie się zadość. Następnie Knewlera przekazano katu słowami: Kacie, czyń swoją powinność. Kat trzymał się na razie z boku, stojąc za czarną zasłoną w tylnej części pomieszczenia. Dwóch asystentów ułożyło Knewlera pod gilotyną, która stała na środku sali. Do dziś możemy oglądać jej betonową podstawę. Kat sprawnie spuścił gilotynę, a jej ostrze odcięło głowę skazanego. Asystenci podtrzymujący dotąd Knewlera przenieśli ciało do drewnianej skrzyni. Trzeci z asystujących wziął głowę i wrzucił ją do tej samej skrzyni, którą po chwili wyniesiono na zewnątrz. Kolejny asystent wymył gilotynę, zmienił ostrze i zasłonił zasłonę. Sala była gotowa do następnej egzekucji. Ścięto w niej 549 więźniów. Jean Knewler był jednym z nich. Hitler twierdził, że sędzia musi postępować tak, jakby był na froncie i musi uczynić wszystko dla dobra Niemiec, narodu niemieckiego, dla zwycięstwa. Interes jednostki się nie liczył. Jednostka mogła popełnić jakieś drobne przestępstwo, ale to nie miało żadnego znaczenia. Ważne byłoby wspólnota. W armii mówiono o wspólnocie wojskowej. Działała sprawnie, bez żadnych perturbacji. Tej idei podporządkowana była koncepcja prawa. Ciała zabitych przewożono na cmentarz miejski, gdzie kremowano je i grzebano. Po wojnie większość urn z prochami wcielonych siłą wróciła do rodzinnych krajów zabitych. Jednak nie wszystkie, jak choćby ta z prochami Henryka Gawlika, Polaka wcielonego do Wehrmachtu. Został skazany na śmierć przez RKG za to, że zdezerterował i dołączył do polskiego ruchu oporu.
Moja najdroższa żono i dzieci, oto piszę te ostatnie słowa do was. Bóg z wami, bo odchodzę od was na zawsze. Dziś jeszcze przejdę do krainy wieczności. Wando ukochana, tobie powierzam dzieci nasze. Wychowaj je, najdroższa, na dobrych chrześcijan. Kiedy zaczną rozumieć coś z życia, wspomną o ojcu. Więc żegnaj, bo już czas. Po raz ostatni cię całuję. Po raz ostatni całujemy dzieci. Żegnajcie na wieczność. Wasz ojciec i twój mąż Henryk. Czas pokrył kurzem tragedię tego człowieka, a pamięć o nim zacierała się stopniowo nawet wśród jego najbliższych. Dzięki pracy naukowców w roku 2011 historia upomniała się o swego bohatera. Odnalezione dzieci Henryka Gawlika mogły poznać prawdę o swoim ojcu. Jeszcze tego samego roku rodzina przyjechała do Halle, by udać się na grób. Syn Henryka, Bernard Gawlik, chciał wiedzieć, jak wyglądały ostatnie godziny życia ojca. Dzieci, podobnie jak my sami, zadawały sobie pytanie o to, w jaki sposób ich ojciec mógł znaleźć się w wojsku niemieckim, skoro wszyscy w rodzinie czuli się Polakami. Kilka miesięcy przed wkroczeniem armii hitlerowskiej do Alzacji, Mozeli i Luksemburga zachodnie ziemie Polski należały już do Niemiec. Część ludności uznano za Niemców i wpisano na tzw. Volksliste. W roku 1941 młodych mężczyzn zaczęto wcielać siłą do Wehrmachtu. Do niemieckiej armii trafiło w ten sposób 300 tysięcy obywateli polskich. W polskiej historiografii był to temat tabu. Ludzi wpisanych na Volksliste traktowano po wojnie jak kolaborantów. Byli żołnierze Wehrmachtu, którzy mieszkali nadal w Polsce, wstydzili się swojej wojennej przeszłości. To zaciążyło w pewien sposób, może nawet ciąży do dziś, na polskich dziejach. Ci, którzy uniknęli kary śmierci, musieli mierzyć się codziennie z brutalną rzeczywistością więzienną. Przez Torgau przeszło tysiące żołnierzy niemieckich i setki wcielonych siłą. Po przybyciu do fortu powiedziano nam: zostaniecie zdegradowani. Zjawił się kapitan, zerwał nam dystynkcję i powiedział: od tej chwili jesteście pozbawieni praw przysługujących żołnierzom niemieckim. Na posiłki chodziliśmy z kajdanami na nogach. Powoli. O tak. W jadalni dostawaliśmy jakieś ochłapy i wracaliśmy do cel. To było okropne. Rozdawano nam cienko pokrojone kromki chleba. 1,5 centymetra grubości rano, nieco grubsza w południe, cieńsza wieczorem. Po raz pierwszy w życiu byłem tak głodny. Ratunkiem była miska z jedzeniem. Kromkę chleba odkładałem na sam koniec. Należy pamiętać, że więźniowie byli zmuszani do ciężkiej pracy. Dzienna norma wynosiła 12 godzin lub nawet więcej. Unter bestimmten Bedingungen konnte diese Zeit sogar noch erhöht werden.
Es gibt ja ganz unterschiedliche na ten temat różne świadectwa. Niektórzy z byłych osadzonych opisują strażników jako ludzi antypatycznych. Es gibt aber auch ganz gegenteilige Berichte. Inni wprost przeciwnie. Wiemy jednak z całą pewnością, że w Torgau wielokrotnie dochodziło do łamania prawa. Wielu byłych więźniów opowiadało nam, że po przybyciu do fortu zamykano ich na kilka dni nagich w celi bez światła. Länger als einen Tag in einen kleinen dunklen Raum nackt eingesperrt wurde. To nie miało nic wspólnego z prawem więziennym. Chciałem wyjść za wszelką cenę. Nie wytrzymywałem tego. Ludziom, którzy nie byli w więzieniu, niełatwo to zrozumieć. Robiłem wszystko, by znaleźć się w batalionie karnym. Dusiłem się w tych murach. Ich konnte einfach nicht mehr die Gefängnismauern ertragen. Narodowi socjaliści, a także Wehrmacht chcieli złamać w ten sposób ducha oporu. Począwszy od 1942 roku, zaczęto selekcjonować więźniów, którzy byliby zdolni do służby w jednostkach karnych na froncie. Für den Einsatz in einer der neu geschaffenen Strafeinheiten. Pewnego dnia powiedziano mi, że wkrótce wyjdę na wolność. Nie mogę powiedzieć, bym był uszczęśliwiony. Nie wiedziałem, czy nie trafię przypadkiem do jakiejś karnej jednostki. System więziennictwa zaczęto dostosowywać do wymogów wojennych, zwłaszcza po klęsce na wschodzie. Ponieważ armia potrzebowała ludzi, wymierzano kary w zawieszeniu. Skazani byli wysyłani na front do takich jednostek jak Feldstrafgefangenenabteilung lub do batalionów karnych. Różnica pomiędzy FGA a oddziałami karnymi polegała na tym, że w tych pierwszych więźniowie trafiali na front bez broni, w ubraniach roboczych. Wykonywali różne niebezpieczne prace dla armii. Niewielu z nich przeżyło. W batalionach karnych skazani dostawali broń, więc mieli szansę na przeżycie. Oddziały FGA przeznaczone były do pracy na froncie. Budowaliśmy bunkry, drogi, zbieraliśmy ciała zabitych, leżące pomiędzy nami a linią wroga i pozostawiony tam sprzęt. Byliśmy stale na celowniku nieprzyjaciela. Das System kann man gewissermaßen als sozialdarwinistisch bezeichnen. System ten kierował się regułami darwinizmu społecznego. Słabsi traktowani byli przez strażników jako niezdolni do służby. Minderwertiger Soldat galt oder als nicht wehrwürdig, wie die deutsche Sprache das. Pozostawali w więzieniu i oczekiwali na egzekucję. In die schlechtesten Einheiten kam, unter den schlechtesten Bedingungen seinen Militärdienst verbringen musste, während derjenige, der sich erkennbar Mühe gab. Z kolei ci, którzy dostosowywali się do wymogów systemu, mogli liczyć na to, że będą wysłani na front. Dem wurden Möglichkeiten geschaffen,
sich sozusagen dann in dem militärischen System wieder zu bewähren. Gdybym nie robił tego, co mi kazali, skończyłbym marnie. Nie miałem większego wyboru, bo przecież karę jedynie zawieszono. Musiałem się jakoś pozbierać, więc front był niezłym rozwiązaniem. Myślałem, że w towarzystwie żołnierzy pod okiem przełożonych wrócę do formy. Przebiegłem przez polanę i nagle oberwałem. Strzelali do mnie. Upadłem na ziemię. Czekałem tam aż do zmroku. Nie byłem bohaterem. Bałem się jak wszyscy. Pamiętam strach, ogromny strach. Bali się wszyscy żołnierze. Kto twierdzi inaczej, ten kłamie. Każdy chciał żyć. Walka za ojczyznę i inne wartości to wszystko bzdury. Zaostrzenie kar i zmiany w systemie penitencjarnym nie złamały ducha oporu wśród żołnierzy Wehrmachtu. Pod koniec II wojny niezadowolonych było coraz więcej. Maschinerie ist zum Ende des Zweiten Weltkrieges ja regelrecht heiß gelaufen, wenn man die Gdy porównamy statystyki dotyczące represji w latach 40-44, zauważymy, że liczba wyroków stale rosła. Wkroczenie aliantów do Torgau w kwietniu 1945 roku przypieczętowuje klęskę Wehrmachtu i całego systemu więziennictwa. Członkowie Sądu Wojennego Rzeszy uciekają z fortu. Raport kapitana Lewaszera oskarżający ich o zbrodnie wojenne sprawi, że władze sojusznicze zaczną się nimi interesować. Te zdjęcia widzę po raz pierwszy. W Niemczech ich nie publikowano. Nikt nie miał dostępu do tych materiałów. Sehr interessant. Prominente Richter des Reichskriegsgerichts als Kriegsgefangene. Słynni sędziowie RKG jako jeńcy wojenni. Haltung mit einem Schild vor dem Bauch und dem Namen. W tych typowych pozach z tabliczkami z imieniem i nazwiskiem. Dass Angehörige des Reichskriegsgerichts. Wiedzieliśmy, że w końcu ich aresztowano, a sąd francuski prowadził nawet jakieś śledztwo. Tribunal de Rastatt, gegen sie erstmal nie znaliśmy jednak szczegółów. Wegen Kriegsverbrechen, aber genauere Umstände über diese Haft waren wenige bekannt. Trybunał Generalny w Rastatt został utworzony przez Francuzów w roku 1946. Miał osądzić członków Sądu Wojennego Rzeszy oskarżonych o zbrodnie wojenne. Jednak na początku zimnej wojny śledczy nie mieli dostępu do archiwów znajdujących się w Pradze. Brakowało materialnych dowodów, które potwierdzałyby zeznania ocalonych świadków. Dowodów, które zadałyby kłam słowom byłych sędziów. To zeznanie Maxa Bastiana, który tłumaczy swoje postępowanie w czasie wojny. Zawsze działałem zgodnie z sumieniem. Wolałem wypuścić 100 winnych, aniżeli skazać choćby jednego niewinnego. I to nawet w warunkach wojennych, kiedy to należało przestrzegać interesu narodu i ojczyzny. Starałem się postępować tak, by zachować zdrową równowagę pomiędzy integralnością narodu a szacunkiem dla cierpienia jednostki. Było to moją misją, zwłaszcza wtedy,
gdy przewodniczyłem pracom Sądu Wojennego. Hier dient dieses Argument natürlich der Stilisierung. Bastian sugeruje, iż działał zgodnie z prawem i nie zawsze brał pod uwagę cele ustanowione przez narodowy socjalizm. Nationalsozialismus und seine Kriegsziele. Allein von der Kenntnis der Strafpraxis. To kompletna bzdura. Z tego, co wiemy dzisiaj o procesach toczonych przed Sądem Wojennym Rzeszy i o wyrokach wskazujących na śmierć, sprawy wyglądały inaczej. Was wir dann in den Akten als Bilanz dieser Gerichtstätigkeit vorfinden. To zeznanie dowodzi, że Max Bastian chciał po prostu ocalić głowę. In diesem Verfahren in Rastatt den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sędziowie francuscy zainteresowali się wyrokami na mieszkańców Alzacji i Mozeli. Mamy tu zeznanie jednego z członków Sądu Wojennego. Z tego, co mi wiadomo, żaden Alzatczyk, Belg czy Polak nigdy nie został skazany za dezercję. Nie wiedziałem nawet, że wcielano ich siłą do Wehrmachtu. Powiedziano mi o tym dopiero po moim aresztowaniu. Nic nie pamiętam. Totalna negacja wszystkiego, co się wydarzyło. Większość byłych sędziów postanawia jednak przyznać się do wydawania wyroków wskazujących na mieszkańców Alzacji i Mozeli. Wyliczają rozporządzenia, które legalizowały aneksje dokonywane przez III Rzeszę. Wskazują, że obowiązek służby w wojsku obejmował wszystkich mężczyzn zamieszkujących anektowane kraje, a ustawy wojenne dotyczyły wszystkich żołnierzy bez względu na narodowość. Diese Argumentation, die wir dann hier wiederfinden für den einzelnen Richter, allerdings przy pomocy tego typu argumentów sędziowie chcieli udowodnić swoją niewinność. Er sich darauf stützen kann zu sagen, es waren dieses die damals geltenden Gesetze. Takie było prawo. Działaliśmy w ramach tego prawa, nie łamiąc żadnego z rozporządzeń. Meine damalige Praxis legitim. Mamy tu jedno ciekawe zdanie. Trybunał francuski sam przyznaje, że chociaż ustawy o aneksji Alzacji i Mozeli nie miały żadnej wartości z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to jednak obowiązywały sędziów Sądu Wojennego. Francuzi podzielają zatem punkt widzenia byłych członków RKG, uznając, że działali zgodnie z rozporządzeniami. Koncepcja ta nazbyt dosłownie interpretuje ducha prawa. W tym ujęciu nikt nie pyta o to, czy prawo jest słuszne, czy nie. Zastosuje się do niego, a potem zobaczymy. Moim zdaniem Trybunał z Rastatt mógł w roku 1949 potępić taką postawę, a nie przymykać oko na działania sędziów. Nie rozumiem decyzji francuskiego Trybunału Generalnego. Zważywszy na to, iż w śledztwie prowadzonym przeciwko Maxowi Bastianowi nie udało się przedstawić zeznań świadków potwierdzających oskarżenia, z braku dostatecznych dowodów postanawiamy odroczyć wyrok i przenieść śledztwo do sądu w Greve, gdzie będzie można je wznowić w przypadku uzyskania nowych informacji. Byli sędziowie Sądu Wojennego zostają uniewinnieni. Powojenne Niemcy zapominają o wcielonych siłą i niepokornych żołnierzach Wehrmachtu. Niemiecki sąd federalny nie godzi się na ich rehabilitację pod pretekstem, iż zwykły obywatel nie może decydować, czy wojna jest słuszna, czy nie. Prawo wojenne z czasów III Rzeszy triumfuje po raz kolejny.
To są problemy stare jak świat, odwieczne pytania dotyczące ludzkiej sprawiedliwości i prawa naturalnego. Już Antygona mówiła, że prawa miejskie zabraniają jej pochować brata i okazać mu szacunek należny zmarłym. Uznała, że prawa ustanowione przez jej wuja, tyrana, jej nie obowiązują. Stwierdziła, że istnieją wyższe prawa, które nakazują jej godnie uczcić zabitego brata. W tle tej debaty wybrzmiewa pytanie o sprawiedliwość wymierzaną ściśle w imię prawa ludzkiego i pozytywnego oraz pytanie o konieczność przekraczania niektórych praw i respektowanie prawa naturalnego. W latach 80. podejście wymiaru sprawiedliwości się zmienia. Sądy zasądzają odszkodowania dla wcielonych siłą mieszkańców Alzacji i Mozeli. Historycy odkrywają nowe fakty o zbrodniach Wehrmachtu i sądów wojennych. Organizacje pacyfistyczne oddają cześć pamięci dezerterów z Wehrmachtu. Społeczeństwo zaczyna się zastanawiać, czy byli zdrajcami, czy może bohaterami ruchu oporu wobec nazizmu. Parlament federalny przegłosowuje uchwałę, która rehabilituje niepokornych i uznaje, że nie chcieli przykładać ręki do agresji i eksterminacji. Pamięci nieznanych dezerterów z Wehrmachtu oraz ofiar Sądu Wojennego Rzeszy. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Jan Maria Kłoczowski. Czytał Janusz Szydłowski.